Cześć. Usłyszałem parę lat temu od jednego z moich mentorów powiedzenie, które dało mi na wiele lat do myślenia. Brzmiało ono, że albo zacznę panować nad swoim umysłem, albo mój umysł będzie panować nade mną przez cały czas. I pamiętam to, tkwiło mi przez kilka lat, do 2007 roku, kiedy w moje ręce wpadła, może nawet nie wpadła, ponieważ szukałem czegoś nowego, jakiejś nowej inspiracji, nowych książek, które już czytałem przedtem, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. I w 2007 roku zauważyłem na półce w księgarni książkę, która do mnie mówiła. Ona była sama i dookoła było pusto. Pamiętam to tak jak dziś. Wszedłem i zobaczyłem książkę i mówię, wow, to takie proste? Mówię, jest coś takiego w ogóle? Ale mówię, nie, no tytuł jest zbyt banalny. Wziąłem tą książkę do ręki, zacząłem kartkować pierwsze strony i poznałem tam m.in. Boba Proctora, z którym wcześniej już trochę miałem do czynienia, jeżeli chodzi o jego wypowiedzi w internecie, jego filozofię. Tak? On pracuje, chyba nadal pracuje w Kanadzie na jednym z uniwersytetów. I czytam dalej, przeglądam, widzę kilku innych autorów, no a Rhona Byrne skonstruowała, wzięła większość autorów ze świata i w jednej jakby wzmowie przedstawiła to w jednej książce. Mówię o książce pod tytułem Secret. Rhona Byrne, która nie dość, że napisała dobrą książkę, do tego jeszcze nakręciła bardzo dobry film, który jest bardzo mocnym odzwierciedleniem, jeżeli chodzi o scenariusz tej książki. Nie odbiegła, trzymała się książki bardzo blisko, przez to przedstawiła jeszcze bardziej dobitnie, o co jej chodzi, jeżeli chce przedstawić moc drzemiącą w nas. I teraz tak, mnie wydawało się, że jak będę konkretnie sfokusowany na danym celu, no to to go osiągnę. Owszem, osiągałem go. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Lecz nie dawało to jakiejś takiej satysfakcji. I po przeczytaniu książki, którą dostałem pod choinkę w 2007 roku od moich chłopaków, to zastanowiłem się nad tym, że jest coś więcej. Że jak chcę jeszcze więcej i chcę przeprogramować swój umysł, no to do tego muszą jeszcze pójść emocje. Że nie dość, że nasze myśli, moje myśli są w określonym strumieniu, gdzie przyciągam ludzi i zobacz, że tak jest. Bo wielokrotnie na pewno doznałaś tego, że myśląc o swojej koleżance, przyjaciółce czy koledze, nagle po jakimś czasie, może nie tego samego dnia, ale 2-3 dni później, nagle gdzieś wchodzi na Facebooku, albo widzisz go w galerii, albo przyjaciółka do ciebie dzwoni, z którą nie rozmawiałaś przez ostatnie 5 czy 10 lat. Czyli wysyłamy coś, gdzieś coś jest potężniejszego od nas, co jakby jeden nadajnik, który mówi, o, poszło, komunikują się, proszę bardzo, jesteśmy w stanie to zrobić i już mamy jakiś kontakt ze sobą. Czyli ściągamy. I podobnie jest z tym, czego się boimy, jakie mamy obawy, czego nie chcielibyśmy, no bo nasz umysł jest skonstruowany w ten sposób, że nie możemy sobie o czymś nie myśleć. Jeżeli powiem Ci teraz, nie myśl o różowym słoniu siedzącym dupą na masce Twojego samochodu na parkingu, no to na pewno nie pomyślałeś o tym, prawda? No, pomyślałeś. I to samo właśnie jest sekretem. Czy myślisz pozytywnie, czy myślisz negatywnie, jedno i drugie przyciągasz. Jak to powiedział pięknie Henry Ford, w momencie, kiedy myślisz, że masz rację i w momencie, kiedy myślisz, że nie masz racji, w obu przypadkach masz rację. Czyli można powiedzieć to samo, jeżeli myślisz, że dasz radę coś zrobić i nie dasz rady tego samego zrobić, w obu przypadkach masz rację. Tak, masz rację, nie dasz rady tego zrobić. Dasz radę to zrobić? Tak, dasz radę to zrobić. Bo to Ty wiesz, czy dasz radę. Więc ciężko jest, żeby przekonywać kogoś i powiedzieć mu, słuchaj, dasz radę i wyciągać go z tego gówna, tylko tak, rzeczywiście, no Ty nie dasz rady, nie? Oczywiście można, tylko ja na to nie tracę czasu. Ja pracuję z ludźmi, którzy chcą czegoś więcej, chcą coś więcej od życia. Przychodzą, pytają, umawiają się i robimy coaching. Przez to właśnie wnoszę wartości do życia innych ludzi. I dlatego w sekrecie, jak dzieli się tutaj między innymi Bob Proctor, który mówi, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, zmień swój sposób myślenia, a zmienisz swoje życie. Do tego, pragnąc tej zmiany, czy ona będzie się rodzić z bólu, czy ona się będzie robić z pragnienia, z radości, z miłości, to tym wszystkim my zarządzamy. No jeżeli masz ten mózg, ten umysł w swojej głowie, każdy ma z nas taki sam.
taką samą ilość. Więc to od Ciebie zależy, jak dużo pracy poświęcisz na to, może nie poświęcisz, zainwestujesz w to, aby zmienić swój sposób myślenia. Sekret ukazuje to i przedstawia w jak prosty, w jak banalny sposób ludzie na świecie, którzy dotąd rządzili, odnosili sukcesy, jak Dale Carnegie, jak obecny nawet Donald Trump, jak o tym mówi Kiyosaki, jak o tym mówi Shakespeare. Ci wszyscy ludzie mówią do nas tym samym językiem. Tylko pytanie, czy ty w ten język wierzysz, czy ty ten język chcesz zastosować, bo ja widzę po nich, że oni mają namacalne dowody. Mają namacalne dowody tego, że możesz to zmienić. Tak? Tony Robbins, o którym mówiłem w poprzednich materiałach, w swoich książkach mówi podobne rzeczy. Nawet może nie te same, ale podobne rzeczy, że twoje emocje, możesz nad nimi panować, możesz je przeczytać, możesz z nimi współgrać i dzięki nim realizujesz się w życiu. Rona mówi to samo, że bardzo ważna jest energia, emocje. Ja mówiłem o jednym z moich, na jednym z moich blogów o pasji, o tym, co robisz, o tym, co cię pochłania i jak robisz to, co kochasz, robisz to z miłości, robisz to z zaangażowaniem, przynosi to jeszcze większe efekty niż robienie tego samego cały czas i oczekiwanie innych rezultatów. To jest, przypomniała mi się, to jest jak opowieść o kiedy mędrzec idzie przez świat i dociera do jakiegoś miasteczka, gdzie jest duże wykopalisko, są kamieniołomy i spotyka jednego człowieka i mówi, pracującego, mówi, co ty tu robisz? A on mówi, a ja tutaj pracuję ciężko, w pocie czoła, rozbijam te kamienie, tak? Idzie dalej, pyta następnego, który robi tą samą pracę. A on mówi, a ty co robisz? A on mówi, wiesz co, no ja tutaj pracuję, ale ten zarobek daje mi dobre utrzymanie na życie, dzięki temu mogę nakarmić moją rodzinę, dzięki temu jestem zadowolony, bo stać mnie na więcej, ale mówi, praca jest ciężka, lecz na chwilę obecną no nic lepszego nie mam, więc tym się zatrudniłem. I podchodzi do trzeciego, który robi to samo kilka metrów dalej i pyta się, a ty co robisz? A gość się odwraca i mówi, widzisz, ja buduję katedrę. I dla ciebie teraz jest zastanowienie się, czy ty w życiu pracujesz, czy ty w życiu zarabiasz forsę, czy ty w życiu budujesz katedrę. Zastanów się nad tym. Ja do tego doszedłem w 2007 roku, kiedy przeczytałem Sekret, przeanalizowałem go. W następnym roku obejrzałem film i zastosowałem plan na kolejne lata. Co zrobić, w jaki sposób ja będę zmieniać swoje życie każdego dnia, każdego miesiąca, każdego kwartału, każdego roku. Bo to jest podjęcie decyzji. Inni czytają Biblię, inni czytają Koran. Przeczytałem jedno i drugie. Studiuję nadal, jeżeli chodzi o buddyzm. Uczę się medytować, uczę się modlitwy nowej, ale to, co pokazał mi Sekret, jeżeli chodzi o zmianę swojego sposobu myślenia, to jest genialne, to jest coś wspaniałego. Oczywiście są inne części Sekretu, które no, mnie już tak nie pochłonęły. To był numer jeden. Myślę, że nie chodziło mi o to, aby czerpać wiedzę dalej i dalej, co jeszcze Rona ma do powiedzenia, co jeszcze, czym się jeszcze może podzielić, tylko z tym, że proponuję Ci dzisiaj bardzo dobrą lekturę. To jest niesamowita lektura i jeżeli chcesz dołączyć do kanonu osób, które coś więcej chcą od życia, które coś więcej chcą zdobyć, które pragną czegoś więcej, to sądzę, że to jest lektura numer jeden, jeżeli chodzi o na Twojej półce i do przeanalizowania. Podkreślam jeszcze raz, książek się nie czyta. Książki się analizuje, wyciąga się z każdej strony czy z każdego rozdziału ważne clue, które wprowadzisz, zastosujesz w swoim życiu. Jeżeli na tym się skoncentrujesz, myślę, że za 5, za 10 lat będziemy rozmawiać zupełnie innym językiem. A ja myślę o tym, że będziesz na tyle odważna, że przyjdziesz i powiesz, tak, zaproponowałeś kiedyś książkę i ta książka zmieniła moje życie. Ja takich osób, mam kilka, które mi poleciło książki, rzeczywiście one bardzo na mnie wpłynęły. Naturalną rzeczą jest opór i troll, który siedzi w Twojej głowie i mówi, nie, to będzie jakaś banaluka, bo tak jak teraz jest, jest przecież fajnie, ale myślę, że Ty chcesz więcej, bo gdybyś nie chciał więcej, to byś nie oglądał tego materiału. Nie wiem, czy go oglądasz pierwszy raz, czy go oglądasz już któryś, jeżeli chodzi o ten poniedziałkowy, gdzie mówię o książkach, ale na pewno chcesz więcej, na pewno pragniesz więcej, a ja staram się przedstawić, nie dać Ci gotowego rozwiązania, tylko zaproponować Ci pewną zmianę, która bardzo wpłynie na Twoje życie. Wpłynie na Twoje życie pod jednym warunkiem.
jak zmienisz swój sposób myślenia. A w tym pomoże Ci w bardzo ładny, może mogę powiedzieć imponujący sposób, pokazujący na faktach z przeszłości osób, które znamy z literatury, ze świata polityki, z biznesu, które przedstawiają, mówią, zobacz, ja o tym mówiłem już 100 lat temu, 200 lat temu, 3000 lat temu, 5000 lat temu. I to jest nadal to samo, tylko nieliczni umieją to czytać, nieliczni to zauważają. Życzę Ci miłej lektury i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, cześć.